Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i tym razem jesteśmy na Paladynie i na tym Paladynie także wypadałoby się przebrać, ponieważ ostatnio przebieraliśmy się na 381 poziomie i 19 aurze. Teraz tą aurę mamy 21,5 tak naprawdę, no tych leveli jak sami widzicie wbiliśmy 15, więc te itemki troszkę będą nam dawały. Oprócz tego no co, jak teraz się przebierzemy to myślę, że najwcześniej jakoś na 410, może 415 poziomie, więc no to już będzie takie przebranie na powiedzmy 2-3 miesiące, także trzeba to zrobić. Od razu zaznaczam, że nagrywam ten odcinek w niedzielę, wy to pewnie dostaniecie jakoś, myślę, koło czwartku, no bo jednak jest ten event, jest teraz co robić w tym Shakesie, więc sobie chcę nagrać kilka odcinków i potem tam co dwa dni, powiedzmy niedziela, wtorek i załóżmy właśnie czwartek wam wrzucać te odcinki, także no, nie ma żadnego eventu teraz, kiedy to oglądacie, ja to nagrywam po prostu w niedzielę. Dobra, i chyba zaczynamy przebieranie. Nie ma co tak naprawdę się zastanawiać, nie ma też tutaj nic do roboty. No jeżeli chodzi o runy, to ja tutaj mam już wszystko tak naprawdę, maksy mam wszędzie. Jedyne co, to jedną broń 60% właśnie tutaj dla maga by wypadało znaleźć, bo tutaj jak widzicie mam obydwie 60, u siebie mam 60, a u niego mam 59, także dobrze by to było znaleźć. Ale jeżeli nie znajdziemy dzisiaj, no to nic się nie dzieje, nie ma problemu. A czemu to mi się tak? Aha, nie dosunęło mi się do końca. Dobra, ulepszona jakość jest, szansa na legendarne jest, nic nie trzeba zmieniać. A dobra, bo teraz mi to będzie klikać, będzie mi to przechodzić. No, teraz chyba jest git, tylko że ja bym chciał tak, dobra, teraz jest ok. Możemy szukać jakichś itemków, zobaczymy ile mi w ogóle dają te itemy. No mówię teraz, o, plus 18, to buty akurat mi za wiele nie dają, no ale spoko, wyciągniemy. Wydawało mi się, że jednak mimo wszystko te itemki będą więcej dawały. No właśnie, plus 28, czyli te, widzicie, rękawice dają dosyć sporo. No tu będzie przebieranie, wydaje mi się, że szybkie, ale też dlatego wejdziemy sobie do lochów na pewno na tym Paladynie. Będziemy chcieli dzisiaj coś w tych lochach podziałać, z tym, że no... tutaj w sumie dają więcej pancerza, ale dobra, możemy na razie wyciągnąć, niech będzie, zobaczymy jak to dalej pójdzie. Broń jest słaba, ale może pójdzie dla pachołka, to ewentualnie dla pachołka w ten sposób, a te sobie zrobimy tutaj na samą górę może, że to już na pewno będziemy zmieniać. Dobra, rękawice jakieś, ale na wszystkie cechy, także nas nie interesują za bardzo. Mamy jakąś broń, o, zobaczcie, broń jest świetna, plus 14 co prawda, no bo broń to my tu wymieniamy regularnie, ale zobaczcie, że bardzo, bardzo fajny rozrzucik, jeszcze fajniejszy niż mamy w swojej, tylko oczywiście wiadomo, trzeba będzie podmienić runkę, bo ta ma tylko 55, także zrobimy to sobie w ten sposób, odzyskamy sobie klejnocik standardowo, cyk, i wkładamy tu. Jeżeli chodzi o klejnoty, to póki co mam kopalnię na 29 poziomie, myślę, że tak 32-33 jak wbiję, to będę sobie chciał właśnie te klejnociki tutaj na tym Paladynie wymienić, na pewno sporo mi to da, ale na ten moment nie ma to najmniejszego sensu. Dobra, czyli broń już mamy, więc tak naprawdę jestem zadowolony. Teraz musimy znaleźć jeszcze inne rzeczy, między innymi pasek, który udało się znaleźć, zobaczcie, czyli jeszcze nam potrzebny jest hełm, klata i tak naprawdę wszystko i będziemy mogli przejść do gabinetu magii. Jeżeli znajdziemy wszystko, to czy ja tutaj będę chciał już, chociaż nie, no musimy znaleźć broń jeszcze dla pachołków, tak, czyli wygląda na to, że i tak będziemy do tej zbrojowni musieli wrócić i tutaj i tak sobie jeszcze troszkę porolować tych itemków. No tu rękawice, no to my już mamy, to nas nie interesują, to jest na wszystkie cechy, no w sumie nawet nie muszę sprawdzać tych na wszystkie cechy. O, jest broń 53 niestety, no nic, czyli jej nie bierzemy, bo ona też była właśnie na wszystkie cechy. Znowu broń 51, ale ta już jest na 3 cechy, więc jak najbardziej możemy ją wyjąć, żeby tam nam poleciała dla jakiegoś. No co prawda one mają bardzo słabe rozrzuty, ale no grunt, żeby tym pachołom tam trochę podnieść, trochę im podnieść te średnie obrażenia i będzie git. Znowu rękawice, których my już nie chcemy, bo mamy nawet dwie pary. Szukamy dalej. Jest jakiś hełmik. Co prawda 500 pancerza tracimy, ale plus 29, no my na tych itemkach zyskamy sobie pancerz, więc z tym akurat nie ma dużego problemu. Dobra, czyli nam jest jeszcze potrzebna klata i jeżeli chodzi o zbrojownię, no to jesteśmy w domu, są jakieś buciki. Bardzo dużo z tego co widzę mi tu maksymalnych run dropi. Niestety dzisiaj też nagrywałem na berserku, który ma bardzo zbliżoną ilość run. My tutaj mamy, możecie sobie zerknąć, 113 nowen trigintilionów, na berserku miałem 98, czyli teoretycznie tej setki nie pękło tam, no ale to aż takiej różnicy nie robi, a tam naprawdę bardzo, ale to bardzo rzadko mi te maksymalne runy dropiły niestety jak na złość. No a tam już nie potrzeba za wiele, żeby mieć właśnie tego maksa.
No ale cóż, no takie jest życie, na tym ta gra polega, że niestety tutaj trzeba mieć dużo szczęścia. Dobra, no tak jak mówię, jeszcze mi ta klata jest potrzebna i już to będzie wszystko, tylko no nie chce mi coś polecieć. Zobaczcie, obrażenia od zimna 59 i zobaczcie, to jeszcze nam daje plus 6 średnich, czyli bardzo dużo. Natomiast 59 to obrażenia od zimna, no czy my chcemy, no to rozrzucik ma delikatnie mniejszy, to jest takie minimum, plus 6 średnich, to jest bardzo duży roll, ale chyba nie chcemy, chyba to po prostu damy wojownikowi, plus 36, niech on ma taki fajny rozrzut. Chyba że poczekajcie, wojownikowi coś takiego jest potrzebne, może będziemy tutaj liczyć, że nam wypadnie dla Kunegundy. O, i idealnie dla Kunegundy, dobra, super. Plus 18, no czyli nie za wiele, ale zawsze coś. Runkę sobie podmienimy, no szkoda, że nie ma 60%, ale trudno. 59 też jest nieźle. Dobra, w ten sposób, no i teraz odzysk klejnotu, cyk, dajemy jej, dobra, już mamy dla Kunegundy, czyli jeszcze Barbar, to w sumie też już mamy w teorii, no i jeszcze ten Maguś. No ale nie zapominamy, że tej klaty potrzebujemy. Chciałbym, żeby tu w miarę szybko mi to poszło, no bo mówię, jeszcze do tych lochów bym zajrzał, nie ukrywam. Łączna odporność 24, no te rękawice, bardzo dużo nam ich dropi i to dosyć fajnych, no ale mówię, no to już mamy, także nie chcemy ich za bardzo. Co to w ogóle jest? 2,5 miliona. Dobra, to zróbmy to w ten sposób, żeby mi się tutaj nie myliły. No i dawaj, jeszcze tą klatę. Buciki nie interesują nas za bardzo. Wiecie co, to może pójdziemy sobie do gabinetu magii, już tu wyciągniemy to co nas interesuje, a potem sobie weźmiemy, jeszcze wrócimy do tej zbrojowni, jak i tak będziemy jeszcze broni szukać jednej z tym 60%, to przy okazji ta klata nam tam pewnie jakoś wypadnie z czasem. No a tutaj w tej zbrojowni, w sensie no w tym gabinecie magii to nie jest takie ciężkie, żeby znaleźć no dokładnie te itemki, bo już mamy dwa, jeszcze potrzebujemy tylko trinketu na trzy cechy i także jesteśmy w domu. No widzicie, nie dają nam one wcale tak wiele, ale tak po około 30 jest, więc no wydaje mi się, że sporo, nie? Wydaje mi się, że warto się tutaj przebrać mimo wszystko, no bo teraz już na pewno na dłuższy czas będziemy mieli z tym przebieraniem spokój, jeżeli chodzi właśnie o paladyna. I dokładnie, jest trinkecik, punkty życia 12-23, czyli też tak jakoś bardzo dużo nie daje, ale jest dobrze. I spoko, i mamy broń, no niestety 53% runa, więc nie interesuje nas to, mamy jakiś paseczek, który nas też nie interesuje. No szukamy tej klaty i ewentualnie, tak jak mówię, no tej broni 60% runą. Ostatnio pod odcinkiem ktoś mi pisał, to już było dawno co prawda, ale jak właśnie szukaliśmy sobie na Berserku tam tych maksymalnych wartości, to mi ktoś pisał, dlaczego nie sprawdzałem zwykłych itemków, i to w sumie chyba z dwie albo trzy osoby tak pisały. W zwykłych itemkach może być tylko połowa runy, czyli jeżeli broń ma maksymalnie 60%, to w zwykłej broni może być maksimum 30%, więc dlatego trzeba szukać epików. Tak to wiadomo, żebym zaglądał do każdego itemku, no bo by ta szansa była o wiele większa. No i też można by nawet bez weekendu epickiego szukać i w końcu by się znalazło, no nie? Dobra, wiecie co, no EQ już mamy praktycznie całe zmienione. Poczekajcie, jak to tu w ogóle wygląda? To daje plus 30, to daje plus 30. Na pewno tutaj sobie weźmiemy, dodaj miejsce na klejnot. Podmienimy sobie runkę z tą, bo to też jest 60%. Odzysk klejnotu zrobimy w ten sposób, cyk. I dobra, i zobaczmy, dla kogo nam ta broń wypadnie tutaj. Dla maga, więc można powiedzieć, że idealnie. Plus 5 tylko i w sumie rozrzut nie jest wybitny, a ten też nie ma wybitnego rozrzutu. To nawet nie ma sensu mu podmieniać, z tego co widzę. Dobra, wiecie co, powiedzmy, że jeszcze tak z 500 grzybów sobie wydamy tutaj na szukanie, a nuż się trafi ta broń właśnie z 60%, a jeżeli się nie uda, to zostajemy na 3500, podmieniamy sobie te itemki, ulepszamy wszystko i tak dalej i lecimy do lochów, spróbujemy w tych lochach co nieco podziałać, wiadomo o co chodzi. Fajnie by tutaj było, no 400 dzisiaj raczej nie wbije, raczej szans na to nie ma, ale może z dwa poziomy jakoś tam by się udało wycisnąć, nie mam pojęcia, zobaczymy. Wiadomo, że na tym paladynie wcale tak niedawno w sumie żeśmy tam coś klikali, no niestety, o, bardzo fajny znowu rozrzut, no ale niestety, no w sumie to możemy wziąć, może jakby dla maga poleciało, to by było spoko, dokładnie, dla maga,
plus 5, no ale tutaj ten rozrzucik już jest konkretny, więc to już możemy jak najbardziej podmienić. No to 1% wiadomo, no to nie robi różnicy, ale to już jest bardziej takie dla, można powiedzieć, komfortu psychicznego, żeby już wiedzieć, że te runy się ma, że już można totalnie olać tą arenę i po prostu tyle, i potem ewentualnie sobie podmieniać u kowala. Dobra, no tutaj niestety nic. Fajne nam się brońki trafiły dla naszych pachołków. No w sumie ten Woj ma ten rozrzut taki średni, bo tutaj magma świetny, Kunegunda ma bardzo dobry tak naprawdę, tylko ten wojownik. No ale no dobra, trudno, zobaczymy. No może tu jeszcze w te powiedzmy 250 grzybów jakaś brońka wyleci ciekawa dla nas i będziemy mogli sobie, no głównie tą runę, nie? Bo to o to nam chodzi. To poczekajcie, to jest nasz cały, można powiedzieć, nowy secik, który sobie musimy poustawiać i potem te runy powymieniać. I okej, okay, jest jakaś broń, 58% niestety, ale bardzo fajny rozrzut. A jak to tutaj wygląda? Plus 1 średnie te same. Dobra, no to można mu znowu wymienić. No to jest takie trochę marnotrawstwo, ale już niech będą i ci pachołkowie mieli, powiedzmy, fajne rozrzuty. Niech będzie. Skoro i tak broni szukamy i tak tutaj jakaś, można powiedzieć, z fajnym rozrzutem wyleciała, no to dlaczego by jej nie wziąć? Dobra, tu jakiś znowu hełmik. Nas nie interesuje, znowu jakiś paseczek. No to też nam tam wiele nie robi. Lecimy dalej, no tutaj też nic, tak naprawdę, którą mamy minutę? Dopiero 12, no to powiem wam, że dosyć szybko dzisiaj to przebieranko poszło, można powiedzieć, że jestem zadowolony. Dobra, jest jakaś broń, no 57, no niestety, strasznie duży jest rozstrzał, jeżeli chodzi o te runy i to jest właśnie minus i to właśnie przeszkadza, żeby te maksymalne runy, zwłaszcza w takiej broni, gdzie jakby wiecie, rozstrzał jest bardzo duży, bo my teraz możemy dostać na przykład, nie wiem, 45%, a możemy dostać 60%, nie? Więc to jest jakby, no utrudnia, łączna odporność 25%, no fajnie jakby mi to na berserku poleciało ostatnio, ale niestety nie udało się. Jest jakaś broń, ale niestety 56%, znowu za mało, no cóż, takie życie. Jest jakaś broń 53%, no peszek, zobaczmy dalej jak to wygląda. Tutaj jest PD8. Dobra, no jeszcze do jednego epika jest jakaś czapeczka, no ale ta czapeczka nas bardzo nie interesuje. Dobra, czyli teraz tak naprawdę musimy tak, zrobić we wszystkim, co nie ma, dziurkę. Dodaj miejsce na klejnot, dodaj miejsce na klejnot, miejsce na klejnot i miejsce na klejnot. Da, jeszcze tutaj, to jest dobre. Tak, to jest to, co dzisiaj znalazłem, ok. Dobra, niech to będzie tak i teraz, aha, bo ja jeszcze tutaj zepsułem w tym sensie, że te rękawice, to one tutaj na bok idą, to pójdą ewentualnie na maga. Magma 522, o, no to to jest akurat dobra wymiana, także mu tu zaraz wymienimy. Tylko tak, no zakładamy to wszystko, czego my nie mamy, cyk, cyk i cyk. No i dobra, i teraz trzeba tak naprawdę po kolei sobie te runki wymieniać, czyli powiedzmy, będziemy wymieniać tak jak było, czyli hełm za hełm i tak dalej, żeby się tutaj nie pomylić. Czyli tu jest łączna odporność, zamień runy, teraz musimy znaleźć klatę, 50% na golda, teraz rękawiczki, 25% łączna, teraz buciki też 25% łączne, ok, broń no to już mamy z głowy. Teraz trinkecik, co my mieliśmy w trinkeciku? Szansa na legendarne 50. Teraz musimy zamienić runy w pierścionku. Gdzie tutaj jest ten pierścionek? Nie widzę go, chyba jestem ślepy, a tutaj jest ulepszona jakoś 5. Teraz musimy zamienić w pasku, to jest tu 15% punkty życia, no i tutaj co my mieliśmy w tym naszyjniku, już nie pamiętam, aha, 10% PD, dobra, czyli git i teraz musimy zrobić po prostu odzysk klejnotu w ten sposób, cyk, no i tu oczywiście te klejnociki powkładać do nich, w sensie no, do tych itemków. I tyle, także akurat jeżeli chodzi o paladyna, gdzieś na tym paladynie mamy szczęście. Przeważnie jeżeli chodzi o te przebierania, to nam to idzie dosyć fajnie. Także można powiedzieć, że jestem zadowolony. Dobra, wrzucamy to tak, w ten sposób i w ten. Ok, wszystko jest. Zaraz to oczywiście poulepszamy, zrobimy tam czary. To się ładnie zamieniło na inteligencję, tylko musimy też zamienić runy, bo tam są punkty życia, dokładnie. W ten sposób, no i teraz odzysk klejnotu, cyk i jest dobrze, ok. Co my teraz chcemy zrobić? No przede wszystkim zaczarować, także tutaj rękawice, tutaj broń, temu magowi też broń, nie zauważyłem,
i sobie no to wszystko, ale to zaraz, tutaj broń, dobra, no i sobie czarujemy wszystko oprócz póki co amuletu, bo ten amulet sobie gdzieś tak myślę na 400 poziomie zaczarujemy, bo już wtedy takie itemki fajniejsze, droższe można powiedzieć dropią, to one tam się do wiedźmy zawsze przydadzą. No i dobra, no i teraz ulepszanko, nie wiem jak ja tu stałem z ulepszeniami, na sam start wezmę wszystko razy 8, posprawdzam jak to w ogóle poulepsza, bo znając życie to będą jakieś błędy, także na start sobie coś takiego zrobimy, razy 8 cyk, razy 8 cyk, tutaj też razy 8 pyk, tutaj tak samo, tutaj tak samo i tutaj tak samo. Dobra, jak to mi poulepszało? No tu jest razy 7, tu razy 9 widzę, broń na pewno musimy do razy 10 ulepszyć, tutaj też razy 7, no to to musi być razy 8, to musi być razy 8, to razy 10 nam wywaliło, no standardowo, jak zwykle problemy, no ale trudno, tutaj razy 9 i tu razy 8. Dobra, i tego trochę jeszcze mamy tych surowcy, czyli poczekajcie, dobrze by było może wszystko razy 9 popróbować, a to co tam razy 10 się udało, no to niech będzie, tutaj jeszcze i tu, no to może na te dziesiątki popróbujemy, najwyżej tam jak dozbieramy później, to wszystko będzie razy 10 zaczarowane, tutaj jeszcze ten pierścionek, to jest razy 9, czyli cyk, no i dobra, praktycznie wszystko razy 10 oprócz naszyjnika, ale to tam sobie dozbieramy tych surowców i ten naszyjnik też będzie jak najbardziej ulepszony. I na razie tak, myślę, no 32 tysiące siłki, więc spoko, ładujemy tego golda, co nam został właśnie w tą siłę, jeszcze tutaj by było dobrze zmienić sobie wygląd tych itemków, żeby mieć takie jak wcześniej, bo taki jednak styl mi się najbardziej podoba, no to tutaj jeszcze powymieniamy na szybko i będziemy lecieć sobie do lochów, zobaczymy jak w tych lochach po przebraniu sobie ten paladynek poradzi, nie jestem jakoś tam optymistycznie nastawiony, no bo to jest jednak paladyn, ale może coś fajnego uda nam się ogarnąć. Dobra, tutaj cyk, tutaj sobie weźmiemy tego, tutaj ten pasek co pasuje do tego naszego setu i tutaj powiedzmy, aha, to tutaj by trzeba na przykład coś takiego, niech będzie na ten moment, no i tyle, i lecimy do lochów, próbujemy, najpierw strefa światła, zobaczymy czy coś tutaj jest faktycznie do zrobienia, to jest paszcza Taurona, to jest wojownik z tego co widzę. Ja zawsze mówiłem, jak go pokonywałem na jakimś koncie, to mówiłem, że to jest paladyn, nie wiem czemu. W każdym razie, no jest to wojownik, no ale jak sami widzicie, no nawet do połowy mu nie zbijamy, więc no chociaż teraz zaczęliśmy do połowy, no ale nie ma żadnych bliskich prób, raczej nie ma szans go pokonać, także no nie, niestety. Ares to jest chyba wojownik, o ile się nie mylę. Tak, to jest raczej wojownik, bo on z tego co pamiętam to blokował. I tego Aresa, no tam jakieś bliższe próby są, więc ciekawe, czy jego byśmy byli w stanie pokonać. No zobaczcie, 600 milionów, schodzimy mu tam powiedzmy nawet czasem do 80. Także może jakby tutaj jakieś krytyki, no ten Fireball nie robi mu za wiele, nie oszukujmy się. Ale mimo wszystko, no tam znowu było 80. Te próby jakoś tak fajnie wyglądają, jakby była jakaś idealna, gdzie on by za wiele nie blokował, no to myślę, że bylibyśmy w stanie go pokonać, takie mam wrażenie. 54 miliony była próba, znowu jakaś tam bliska, no co chwilę jakieś takie bliższe są, ale spoko, myślę, że za chwilkę do niego wrócimy. 78, 108, no co chwilę, no zobaczcie, on już jest tutaj praktycznie prawie do zrobienia, ale dobra, zaraz do niego wrócimy. Tutaj ten czteroręki Peter, czy on by był do zrobienia? Ostatnio pamiętam, że się z nim troszeczkę tu męczyliśmy, ale on jeszcze nie chciał paść. Czy teraz może by to się udało, czy jeszcze nie? No mamy troszkę więcej tych statystyk. No tak do połowy to mu zawsze schodzimy, bo ten Fireball mu sporo bije. Ale czy on by był, no tu nas zablokował niestety. No ale kurde, jakieś mocne hity z naszej strony. Tu bez żadnych krytów znowu. Też nas raz zablokował. Okej, tutaj krytyk, on też krytyk. No może on by był do zrobienia? Tak się zastanawiam, w sumie 11 milionów tam było. No myślę, że jest szansa, go pokonać, ale dobra, wrócimy jeszcze do niego. Kogo my tu jeszcze mamy? Jeszcze tutaj mamy tego berserka. To jest sutr,
I to jest tak jak mówię, no o ile mnie tam pamięć nie myli, to jest właśnie Berserk, ale czy my jesteśmy znowu jego w stanie pokonać? No tym paladynem to jest tak ciężko, kurde, wymierzyć, czy faktycznie on jest do zrobienia, czy nie jest. No widzicie, Aresowi co chwilę zostawała bardzo malutka, a coś tak pęknąć nie mógł. No ale trudno, no na pewno sobie do nich wrócimy jeszcze, no temu to zbijamy akurat połowę, to myślę, że tak średnio połowę, nie? To myślę, że do niego jeszcze nie ma sensu. Ale zobaczymy, no na pewno wrócimy do tego Aresa i do tego 13 piętra, bo myślę, że oni byliby w stanie, bylibyśmy w stanie ich pokonać. Ale dobra, mamy tornadko, tornadko standardowo, zawsze jak tutaj troszkę nie zaglądamy, to tornadko siada. Tak więc sobie klikniemy ile będziemy mogli. Nie wiem co tam dzisiaj wiedźma chciała, ale miejsca to my mamy na tym paladynie dużo, więc o to się na ten moment nie martwimy. Zaraz tutaj wleci level, także spoko. Chociaż w sumie poczekajcie, bo ja bym tutaj dobrze by było, żebym, to w sumie mogłem pomyśleć wcześniej, dobrze by było, żebym zrobił sobie awkę przed biciem levela, no bo teraz z każdym levelem dostajemy mniej tego expa. Ale teraz to i tak no jest ten event, więc mi jakby dosyć szybko wbije. No ale dobra, trudno, no nie pomyślałem, najwyżej tam troszkę stracę jeden level, aż tyle mi się wydaje, że nie zrobi, no chyba, że wbijemy więcej, ale nie wiem. No zobaczymy, ile tu jesteśmy w stanie na tym, w tym tornadzie sobie poklikać. Mamy Mikołaja, po nim chyba już wbijemy, 397, przynajmniej tak mi się wydaje. Tylko no na razie to on musimy go tutaj pokonać, żeby faktycznie, dobra, padł, ale jeszcze levela nie ma. No to chyba jednak jeszcze po tym. Ale to jest znowu wojownik, jakaś tutaj seria dłuższa wojowników nastała, no ale to chyba mam nadzieję, że jak ich przepchniemy, to będzie znowu kilku przeciwników prostszych. No ale zobaczcie, że on tutaj w ogóle, dobra, padł, 397 level, jeszcze 3 i jesteśmy delikatnie mówiąc w domciu, jesteśmy na 400 poziomie. Dobra, kolejny padł, ale nawet nie było widać, bo się animacja zacięła. No i teraz mamy kogo? Znowu mamy wojownika. No znowu z tego co widzę, to jest jakiś cięższy wojownik, który pewnie jakbyśmy przycisnęli mocniej, to by klęknął, ale za bardzo nie chce. Więc na razie sobie olejemy to. Zobaczymy, nie mamy w ogóle nic do wiedźmy. Co ona dzisiaj chciała? Pierścionki, aha. Czyli my no pierścionków tutaj nie mamy. Dobra, no na razie to 13 piętro. W sensie 13 piętro. Na razie to tornado sobie olewamy. Wejdziemy tutaj, spróbujemy tutaj tego Smoluma, bo pamiętamy, że też bronie towarzyszom zmieniliśmy na dosyć mocne, dosyć fajne rozrzuty miały, więc troszkę myślę, że w tym mroku powinniśmy poklikać i przepchnąć. Ale czy faktycznie to się uda? Udało się, okej. Smolum padł. Mamy coś, co nam nie daje statystyk, o dziwo, coś, a nie, na wszystkie cechy, dobra, coś tam się chyba zbugowało, ale okej, możemy to od razu rozmontować, bo nas za bardzo nie interesuje. No i teraz mamy jakiegoś pająka, to jest zwiadowca, ale chyba tego pająka jeszcze nie zrobimy, więc nie ma co go tutaj klikać. Lecimy dalej, mamy tego Golden Gianpiego, z którym się już naprawdę no bardzo długo męczymy. Odkąd pamiętam, to on był tutaj dla nas blokiem, jako właśnie mag, który zdejmował wszystkich na hita. Zobaczmy jak to w ogóle teraz wygląda. No tu znowu na hita, ten mu nawet kryta nie dał, Kunegunda też bez kryta, no i jak u nas? Blok. No a my schodzimy na dwa hity, okej. No, czyli w teorii może i byśmy byli go w stanie zabić, jakby tam od wszystkich poszły kryty z górnej półki. To wydaje mi się, że może by było nawet do zrobienia. Ale czy to jest sens w ogóle klikać, jak to jest 266 level i tego expa za niego będzie tyle co nic? To wydaje mi się, że nie ma to większego sensu. Także dobra, powiedzmy do 2400, nie, do 2450, te 20 grzybów jeszcze nie ma co, nie wiadomo ile nad nim czasu spędzać. No bo nie jest to po prostu warte tego. Okej, nie padną tam na koniec 12 milionów próba. W sumie możemy ją obejrzeć, wiecie co? Jak my tutaj zrobimy na przykład coś takiego, pyk, zapiszemy walkę, to nam się powinna tamta zapisać chyba. Dokładnie, zobaczmy jak to wyglądało. No ten krytyk. O kurde, on nawet dwa stanął, czyli jakby ten drugi cios był krytem, to wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że on mógłby być do zrobienia. No my te, o jaki krytyk mocny, czyli ten wojownik jakby tam kryta dał, to byśmy go pokonali, no ale dobra, skoro nie teraz, to za jakiś czas. Mamy teraz kapelusz gadki,
który chyba jeszcze nie jest bardzo do zrobienia, więc nie będziemy go tutaj klikać. Mamy 13 piętro, to zaraz tutaj wejdziemy, Góra Olimp nie ma opcji, nordycy, bogowie, ta Walkiria, czy ona by była jakoś do pokonania? Ja tutaj cały czas sobie tworzę obraz z berserka lochów, no ale wiadomo, no to jest berserk. Ja tam z tego co widziałem na tym berserku tych magów, to nie mogą 480 levele pokonać, a my na berserku na tam powiedzmy 405 pokonaliśmy, więc no mówię, no fair klasa, która zdobywa bardzo fair expa, no ale tak co zrobić, no taki jest. Dobra, mamy rudą ślamazarnicę, to jest mag, no ale tutaj też, no to niestety nie jest berserk, więc ci magowie to też są dla nas bloki, zwłaszcza w tej strefie mroku, nie? No bo w strefie świata nie bardzo, ale w strefie mroku to jak oni nas tutaj na hita zdejmują nam wszystkich pachołków, no to no sami widzicie jak to wygląda. Tej to w ogóle praktycznie nic nie biłem jeszcze na dodatek, no tutaj jakieś 10 milionów. No słabo, słabo, lipa, no i jak my tutaj, no my też na dwa hity schodzimy, więc no raczej nie ma opcji jej pokonać. Dobra, wejdziemy do tego 13 piętra, mamy tego piekielnego Petera, to jest wojownik, no może jakby Kunegunda jakieś uniki porobiła, to może i byśmy go byli w stanie poklikać, w sensie kliknąć, ale jeżeli nie, to lecimy do tej strefy światła i tam się skupimy, tam będziemy więcej próbować pozabijać. No mimo wszystko jakby nie było... No wzmocniliśmy się trochę i tych naszych pachołków i siebie samych, no ale jak sami widzicie, no to jest paladyn, więc tutaj expa głównie pozyskujemy z misji, bo z lochów no to jest ciężko, chociaż były takie odcinki, gdzie na tym paladynie naprawdę masę lochów żeśmy przepchnęli, więc no po prostu teraz jesteśmy na poziomie takim, że ciężko cokolwiek zrobić. Ale zawsze to troszkę dzisiaj expa nam wpadło, no grunt w sumie to jeszcze tutaj musimy zmienić, 396, a aurę chyba mieliśmy 21, o ile mnie pamięć nie myli. Jeszcze tutaj spójrzmy, dokładnie 21, więc nie ma co. Dobra, tego Petera nie klikamy, czyli lecimy tutaj, no i tego Aresa. Ten Ares wydaje mi się, że jest do zrobienia, tylko pytanie za ile? Ile my tutaj będziemy musieli spędzić czasu i ile wydać grzybów, żeby go pokonać? Nie wiem, czy dobrze widziałem, ale wydawało mi się, że tam było 9 milionów, więc no pech, 40 milionów, tam było 41 dokładnie. No zobaczmy, jak tutaj tego Aresa ubić. Dobra, padł. I mamy Posejdona. Posejdon to jest zwiadowca, to już jego nie zrobimy. Niestety widzicie znowu lagi i nie obejrzymy sobie tej walki, bo nam tutaj, no sami widzicie, przeskoczyły już na 8. No Posejdon to pamiętam, że nawet na berku był taki mocniejszy blok, tak więc no nie ma opcji, żeby go tutaj pokonać. Ale spoko, fajnie, że Ares padł, no mówię, walki niestety nie obejrzymy. Ale jest git. Dobra, 13 piętro, teraz ten Peter. Znowu Peter, tym razem czteroręki, a nie silny. No i czy my jesteśmy w stanie tego Petera machnąć? To też jest dobre pytanie. Fajnie by było. Musimy tutaj troszkę, ile powiedzmy na niego? Do 2000, te 170 prób. Jeżeli by miał paść, to chyba by padł w tyle prób. No mówię, no tutaj on nie może blokować, a my musimy same kryty, no i on też nie może krytów dawać, a my musimy same krytyki. Wydaje mi się, że taka próba jest możliwa, jeżeli my jeszcze jakieś tam mocne hity, no on ma co prawda 72 tysiące siły, więc nie bijemy mu to jakoś nie wiadomo ile, ale mimo wszystko wydaje mi się, że zawsze coś, nie? Że mimo wszystko powinniśmy dać mu radę, biorąc pod uwagę, że on wcale tak dużo HP nie ma, no ale na razie nie wygląda, jakbyśmy go mieli pokonać faktycznie. No szkoda, bo to by było 300 milionów expa, nie? To piechotą nie chodzi. Dobrze by było go machnąć. No ale jeżeli nie, no to trudno. Przebrani jesteśmy, eku mamy świeże. No myślę, że teraz te gemy nam dużo dadzą, bo my mamy gemy z 25 kopalni. Teraz mamy już 29. Jak jeszcze wbijemy tą 30, powiedzmy drugą, trzecią, to ja wtedy bym te gemy sobie zmienił chętnie. No i po zmianie tych gemów, no na pewno nam to pomoże i na pewno tych lochów parę ruszymy. Z tym, że no problem jest taki, że tutaj akurat mam mało surowcy, bo jakby, no po prostu mam mało surowcy, co uzbieram na kopalnię, to od razu buduję i tak w kółko. No i niestety sami widzicie, że teraz na przykład mam tą 29 kopalnię, zaraz wam tu pokażę. Tylko już dokończmy, no niestety nie padł. Mam tą 29 kopalnię, no i mam zaledwie 62 miliony kamienia, więc
tego kamienia musimy dobić i dopiero tą 30 postawię, no wiecie, zanim jeszcze będzie 32, 33, potem jeszcze uzbierać surowce, żeby tych gemów było na kopanie, no to jednak troszkę jest. No drewna nie narzekam, bo mam dużo, ale tego kamienia cały czas mi brakuje, także tak to wygląda. Dobra, no i co? Na sam koniec jeszcze tego surtra powiedzmy spróbujmy. Z 250 grzybów na niego do 1750. Powiedzmy, tutaj mi się w ogóle warta skończyła, to możemy od razu machnąć kolejną na godzinkę w ten sposób. Dobra, cyk, no i teraz tego surtra z 250 grzybów na niego. No fajnie by było tych nordyckich zamknąć, ale to jest berserk, no to nie wiem, no w teorii nie powinno być tak trudno z berserkiem, no ale on tutaj musi w żadne furie nie wpadać najlepiej, dobrze by było. On też ma 38,5 tysiąca siły, więc sporo. Oprócz tego HP ma też dosyć dużo. Zobaczmy, jak tu w ogóle walka wygląda. No ten Fireball jemu akurat robi dosyć sporo, jakby nie było. Ale kurde, no te hity nasze, o tutaj 26 milionów, no więcej byśmy takich potrzebowali. No bo jak my tu bijemy najpierw 26, a potem 4,5, no to nie wygląda zbyt obiecująco. No ale dobra, jakby tam jakieś kryty nam posiadały fajne z górnej półki, to wydaje mi się, że jeżeli byśmy byli w stanie zamknąć tych nordyckich w końcu w tym naszym świetle kochanym. No ale zobaczymy, no jeszcze 150 prób, o tam jakąś widziałem bliską, chyba z 50 milionów miał tylko. No to jest paladyn, nie? To jest właśnie to, że jednak my tam nie tak dawno te lochy klikaliśmy na tym paladynie, no jeszcze tutaj jednak potrzeba czasu. Ostatnio zamknęliśmy też portal gildyjny na tym serwerze, portal swój prywatny, no to już bardzo dawno zamknąłem. Także no tak to wygląda, nie ma tutaj wcale szału, jeżeli chodzi właśnie o tego paladyna, no bo te lochy idą ciężko, nie? To nie jest berserk, który może dać 10 hitów z rzędu po 50 milionów krytów, czy tam nawet więcej, tylko to jest mimo wszystko paladyn, gdzie to jest tak, jak wszyscy się śmieją, karszma symulator, że no za wiele w tych lochach nim zrobić nie możemy. Chociaż no mówię, miał swoje przebłyski, widać to w tej serii, z niego tam kto chce, to sobie może obejrzeć playlistę, gdzie tam pokonywaliśmy na przykład Esteros, to w tamtym odcinku pamiętam, że bardzo dużo lochów padło i tak dalej, i tak dalej. Także no nie jest to nie do zrobienia, no ale na ten moment sami widzicie, że bloki są mimo świeżutkich itemków, ale też dostaliśmy trochę statystyk dzięki temu, że się przebraliśmy, no bo już te 15 leveli to jakby nie było sporo. Można by było jeszcze przeczekać, żeby tam na przykład mieć 20, no ale wiecie, tak miałem z tyłu głowy, że może tutaj się zbliżymy do tego 400 bardziej, no ale zbliżyliśmy się tak sobie. Dobra, to by było chyba na tyle. Tak mi się wydaje. Co mieliśmy kliknąć, no to kliknęliśmy. Mam tutaj trochę syf w tym ekwipunku, muszę sobie porobić porządki, chociaż ja tutaj mam w tym kuferku dużo miejsca, więc jakby niech te itemki sobie tutaj leżą do wiedźmy, zawsze to coś tam będzie do przodu. No jak wygląda serwer? No jesteśmy na trzeciej pozycji, tutaj widzę, że Anabello zwiadowcą ma 397. No wydaje mi się, że tym zwiadowcą to on powinien być już dalej, mimo wszystko. No bo tym zwiadowcą, no to zobaczcie, Aresa by na pewno kliknął, tego wydaje mi się, żeby kliknął, bo to jest wojownik. Nie wiem, no tutaj wystarczy naprawdę dosłownie kilka uników i po prostu mocniejsze hity, nie? Mocniejsze hity i ten czteroręki pada. No generalnie wszystkich tutaj myślę, że dałoby radę z tego światła, to co my mamy. Tornadko, no to wiadomo, no zwiadowca to jest jednak mimo wszystko, więc te lochy nie są wcale trudne. Co my tu jeszcze mamy? Guliego, no to Berserk 403, Antoniako 406 wojownik, to jest w ogóle bestia. No ale on tutaj zawdzięcza to wszystko temu, że ma te gemiki takie mocne, nie? No bo zobaczcie, po 850 gem, my mamy około po 600 po prostu, nie? Tak mniej więcej. Także no 250 na jednym gemie to jest naprawdę masa statystyk. Mimo wszystko tutaj już dobijemy do 7000 siły w podstawie, więc też spoko. No i jest jeszcze Alvaro, widzę, że 406 level. I Asperia zauważyłem, że wbiła 3-400, chyba ostatnio nie miała, więc musiała dzisiaj wbić. Czy tam musiał, nie wiem, ale fajnie, bo magiem też fajnie, że tak jej się udało. No widzę, że statystyki ma bardzo podobne do nas, troszkę ma więcej HP chyba, no dokładnie, o 30 i troszkę ma mniej tam głównej, ale generalnie mają podobne do nas. Jak to tu wygląda? Den ma 7800 i 3,5, czyli on ma prawie 1000 siły więcej, 900 no. 900, poczekajcie, ile on ma dokładnie, bo w końcu nie wiem, no 800 powiedzmy, troszkę więcej niż 800, ma tam
tej siłki w podstawie więcej, także no bardzo dużo, ale on chyba z tych gemów bardzo dużo kaski dostaje i ewentualnie sobie na tych gemach zarabia, bo tak też można robić. Tutaj Alvaro ma jak? 6700 i 4400, o, no to on ma w sumie te statystyki chyba też lepsze od nas, co ciekawe, tylko on tutaj postanowił bardzo dużo w HP ładować. Nie wiem, czy to na berserku jest akurat mądre na tym etapie, no ale, ale nie, mniejsza z tym, no w każdym razie są tutaj bardzo mocni zawodnicy, jakby nie było. No i jest Demonko, który ma 391 level i pół, no ale on tutaj, nie wiem, coś chyba na tym Paladynie odpuścił, coś już tak nie gra, tak jak grał kiedyś, więc no tak to wygląda. Jakiś War się tu pojawił, 378, no i jest Ariach, który praktycznie prawie dogania tego Demonko, więc no wow, to jest akurat godne podziwu, tylko że on tutaj te statystyki ma dosyć słabiutkie. Ale tak to wygląda. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Jeżeli tak, to możecie zostawić kciuka w górę. Możecie zostawić 9627. O, ona ma nawet mniejszy klaser niż my. No ale nieistotne. Jeżeli Wam się odcinek spodobał, możecie zostawić kciuka w górę. Możecie wbijać na Discorda dla widzów, zostawić komentarz, zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem. Dziękuję Wam za uwagę, dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!